Cześć, dzisiaj chciałem powiedzieć, dlaczego nie powinno się borówek pryskać w ogóle fungicydami. Dlaczego? Ze względu na coś takiego, Również coś takiego, takiego i takiego. I takiego, którego powinno się oglądać pod mikroskopem, bo jest niewidoczny gołym okiem. Hehehe, nie czuję jak rymuje. a jak to wygląda w połączeniu z trocinami? Tutaj widzicie to białe. To jest grzybnia, scala trociny ze sobą i pożywia się tymi trocinami. A gdy pożywi się tymi trocinami, uwalnia nawóz do gleby. I pozwala też na to, by niektóre pierwiastki normalnie niedostępne były uwalniane z minerałów glebowych, no na przykład fosfor. Jeśli mamy grzybnie przy roślinie czy na roślinnych korzeniach, nie trzeba w ogóle stosować nawozów fosforowych. Ja nie pryskam swoich borówek na nic totalnie. W przyszłości też nie planuję pryskać. Na 200% na pewno nie na grzyby, bo to jest bez sensu. Jak wiecie, rośliny z rodziny wrzosowatych, do których należy borówka, są silnie związane z grzybami. Borówki i inne wrzosowate, rododendrony i wrzosy i tak dalej nie tworzą włośników. Jeśli ktoś nie wie, co to jest włośnik, to odsyłam do Wikipedii. Nie tworzą włośników, bo zamiast włośników mają grzyby na korzeniach, właściwie w korzeniach, i te włośniki są właśnie zastępowane przez te grzyby. Więc bez tych grzybów borówka sobie bardzo źle radzi. Zresztą inne gatunki roślin sadowniczych, nie tylko sadowniczych, bardzo też intensywnie są związane z grzybami. Więc jeśli ktoś pryska na grzyby, to później to z deszczem jest wchłaniane do ziemi. Jeśli jest wchłaniane do ziemi, no to tam też działa i zabija grzyby symbiotyczne, więc automatycznie roślina jest pozbawiona swojego symbionta. Jak ktoś był na Venomie, no to mniej więcej podobna sytuacja. Łącznie z tym, że symbiont w postaci grzyba może zjeść swojego żywiciela, ale to mniejsza o to. Zazwyczaj grzyby symbiotyczne są w porządku, bardzo rzadko stają się chorobotwórcze, więc symbioza z grzybami nie dotyczy tylko borówek, tylko po prostu borówki są skrajnie przystosowane do tej symbiozy z grzybami. Nawet jeśli borówka nie byłaby tak skrajnie przystosowana do symbiozy z grzybami, to ja nie widzę sensu tego oprysku, bo po co tak naprawdę borówka sobie, jeśli jest w dobrej kondycji, ona sobie radzi bez oprysków. Nie ma jakichś większych chorób, a ja widzę na forach, że ludzie zobaczą jakąś kropkę na liściu i już pryskają. To jest dla mnie totalnie bez sensu. Po co chcecie zabijać symbiotyczne grzyby w glebie? Bo zobaczyliście kropkę jakąś na liściach. Zresztą widzę, że ludzie tak polecają: od razu pryskaj, bo masz kropkę na liściach. Nie, to od razu, jak nie popryskasz, to ci borówka umrze. Szczególnie na jesieni widać takie kropki, ale to jest normalne, bo po prostu roślina się wstrzymuje z bronieniem przed grzybem a poza tym liść zaczyna się już rozkładać na roślinie, więc kurde, to są normalne zjawisko to jest. Albo ludzie zobaczą taki pęd czarny, albo taki: już pryskajcie, tak, bo wam roślina padnie, to się rozprzestrzeni na całą borówkę. Nie, ja to po prostu tak odcinam zazwyczaj sekatorem albo odłamuję ręką. I to jest po problemie. Nie zauważyłem, żeby po prostu to się rozprzestrzeniało na roślinę, jeśli ona nie ma problemów i jest w dobrej kondycji. To jest idiotyczne. Pryskać, bo wow, to jest fragment pędu jest czarny. Jo. Jeśli opryskacie tego powodu, tak błahego, to spowodujecie, że zabijecie grzyby symbiotyczne w glebie
i roślina się będzie gorzej czuć. Tym bardziej odczuje to borówka, która jest skrajnie przystosowana do symbiozy z grzybami. Czy wy chcecie doprowadzić do borówkę do tego, że cały czas będziecie ją nawozić, bo nie będzie miała symbiotycznych grzybów, będzie w złej kondycji i będzie jechać no, cały czas na opryskach i no, to jest dla mnie patologia. To tak jakby, nie wiem, profilaktycznie stosować antybiotyki do śniadania. To tak nie działa i to tak nie powinno być. Jakikolwiek oprysk powinien być, jeśli naprawdę, nie wiem, mamy cenny okaz i powiedzmy nie możemy sobie pozwolić, żeby on padł, no to wtedy interwencyjnie, jeśli sobie nie radzi, no to wtedy można ewentualnie zastosować. Ale pytanie, czy jeśli ta odmiana po prostu tak ma, czyli jest nieodporna na grzyba chorobotwórczego, to czy sens jest ją uprawiać? Ludzie, macie, nie wiem ile jest odmian, ale przynajmniej kilkaset odmian jest borówek, więc macie w czym wybierać. Na pewno gdzieś jest jakaś odmiana, która jest odporna, jest plenna i tak dalej. Ludzie, ogarnijcie się, po co macie pryskać borówki? Ja też nie widziałem żadnych problemów z owocami u borówki, jeśli borówka jest w dobrej kondycji. Nie widziałem żadnych grzybów na owocach borówki. Jeśli opryskacie borówkę przeciwko grzybom, padną grzyby symbiotyczne i ona będzie w gorszej kondycji. Jeśli będzie w gorszej kondycji, tym grzyby chorobotwórcze będą bardziej ją atakować. Jeśli będą ją bardziej atakować, będziecie musieli więcej pryskać. Jeśli wasza borówka mimo wszystko jest atakowana dość intensywnie grzybami chorobotwórczymi, to wiedzcie, że nie macie problemu po prostu z grzybami, tylko macie problem z glebą. W tej glebie musi być po prostu źle, nie wiem, brak wody, brak próchnicy, czy brak trocin, nieodpowiednie pH i tu może być problem. Nie szukajcie problemu z samymi grzybami, bo jeśli roślina jest w dobrej kondycji, to ona sobie poradzi z tymi grzybami. No chyba, że odmiana jest totalnie do kitu, ale jaki jest sens po prostu trzymania takiej odmiany? Widzieliście właśnie różne gatunki grzybów. To jest dowód, że po prostu nie pryskam borówek, bo im więcej gatunków grzybów, to znaczy, że gleba jest w bardzo dobrym stanie. Ja bym nie miał tyle grzybów, gdybym pryskał fungicydami. Dodatkowo musicie wiedzieć, że bardzo duża część z tych grzybów jest jadalna. Ja tu mam na przykład drobnołuszczaka jeleniego i pierścieniaka uprawnego, które można jeść, więc pozbawiacie się części plonu. Na razie dzięki za oglądnięcie. Zachęcam do dawania lajka i subskrypcji. Cześć! Kaspliszka jeszcze kwitnie i powtórnie zaowocowała. Czyli owoce kaspliszki zdążyły się zawiązać i co najlepsze dojrzeć przed zimą. Więc pewnie da się stworzyć taką odmianę borówki, która będzie powtórnie owocować. Kiedyś stworzono taką truskawkę, pomimo licznych prób się nie udawało, ale w końcu stworzyli taką truskawkę. Może z borówką się to uda.